ewolucja była właściwie od momentu, kiedy ja przyszedłem tutaj, bo założenia w ubiegłym sezonie były takie, żeby już drugi rok powalczyć o tą pierwszą ligę. Jak ja przyszedłem, to już była mała szansa, chociaż był cień szansy, żeby powalczyć o tą pierwszą ligę, ale stwierdziliśmy, że ciężko będzie z tą grupą, wartościową grupą zawodników uzyskać awans. No i efekt był taki, że zrezygnowałem co z niektórych. Wydawało mi się, że polepszy to klimat, atmosferę w drużynie, będą lepsze wyniki. Okazało się, że były jeszcze gorsze i skończyliśmy. No niechlubnie, bo uważam, że to była drużyna na czub tabeli, na to, żeby do końca powalczyć o awans. Nie udało się. No i po zakończeniu to tak było, jedni zrezygnowali, bo byli jakby wypaleni, byli sfrustrowani, bo dwa lata tu byli, czy ponad dwa lata i zawsze byli. Taki budujący był klimat, że powalczymy o awans, przez dwa lata nie udało się. I co niektórzy po prostu na własną prośbę odeszli, a co niektórzy, no nie ukrywam, ja sam zrezygnowałem, bo wydawało mi się, że trzeba zbudować coś nowego, coś bardziej pozytywnego, optymistycznego, wartościowego. A czy będzie dobrze, to się okaże w meczach mistrzowskich. Mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku, z tym, że nie ukrywam, że dużo młodych zawodników wchodzi do składu. Trochę chcielibyśmy oprzeć tą drużynę na cechach takich wolicjonalnych, na świeżości, na optymizmie. Wszystko okaże się w praniu w meczach mistrzowskich. Zaczynamy już pucharowe mecze najbliższą sobotę w Chełmiance. Mam nadzieję, że to się nam uda przejść i fajnie by było, bo za tydzień od soboty czeka nas mecz z pierwszoligowcem Chojniczanką. Fajnie by było, żebyśmy przeszli ten puchar. Wszystko się rodzi w bólach, bo atmosfera w klubie czy klimat w klubie, no mam nadzieję, że się to wszystko unormuje, bo odszedł prezes, dziedzic, Darek Dziedzic. W tej chwili chyba nie ma oficjalnie prezesa. Są ludzie, którzy zarządzają klubem. Są ludzie, którzy muszą na bieżąco załatwiać sprawy czy kadrowe, czy zawodnicze. Jest roboty w brud. Mam nadzieję, że w tym tygodniu, w następnym tygodniu to wszystko unormuje się i wszyscy będziemy mówić, że ta drużyna właściwie przygotuj się we właściwym składzie i chociaż teraz też można powiedzieć, że jest dużo takich przesłanek optymistycznych, że ta grupa, która aktualnie trenuje, to zostanie. Jeszcze staramy się o jednego lub dwóch zawodników, bo w dalszym ciągu, nie ukrywam, jest dalej. Odchodzą zawodnicy, bo dzisiaj czy wczoraj prawdopodobnie odchodzi Mama Traore, który od ponad dwa miesiące leczy kontuzję. Okazuje się, ma też jakieś sprawy wrodzone, czy tam nabyte poprzez wysiłek fizyczny i grę. Jest to wartościowy dla mnie zawodnik, ale no my nie możemy też czekać, że on będzie się leczył następny miesiąc czy przez pół roku, mamy tak wąską grupę zawodników wartościowych, że musimy w tej chwili szukać w jego zastępstwie zawodnika również wartościowego, chociaż mamy jednego napastnika, szukamy zawodnika, który będzie jakby dublerem, czy że będziemy grali w różnym ustawieniu, bo nie ukrywam, że w tej chwili ta drużyna zaczyna funkcjonować między sobą, zgrywać się czy na treningach poprzez specjalistyczne treningi, czy w meczach kontrolnych. I nie ukrywam też, że w różnych meczach może być różne ustawienie i różny system. I zobaczymy, jak to wszystko wypali. Sam zadaję sobie pytanie. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku, a co będzie, to ja mówię, pokażę mecze. Jest tak dużo zmian, że i też jeszcze pewne sprawy niedopięte są, jeśli chodzi o zgłoszenie zawodników, jeśli chodzi o podpisywanie umów. No, chociażby na pozycji bramkarza, no, odszedł wartościowy bramkarz Artur Melon, który przez ponad dwa lata chyba był tutaj w siarce. Bardzo wartościowy bramkarz, no ale też był trochę zmęczony, trochę taki sfrustrowany tą całą sytuacją. No i tak właściwie to sami dogadaliśmy się, że dobrze było Artur, żebyś zmienił klub. Pozyskaliśmy dwóch zawodników, jeden Paweł Pawlu z Izolatora i Kamil, który Beszczyński jest chyba wychowankiem siarki.
wrócił tutaj dwóch wartościowych moim zdaniem zawodników i zawodników, którzy chcą coś osiągnąć. Zresztą taka tendencja, taka filozofia nasza jest, żeby oprzeć tą drużynę na zawodnikach, którzy będą rzeczywiście coś chcieli osiągnąć w klubie Siarka Tarnobrzeg. No odszedł Mariusz Kukiełka, wartościowy zawodnik, ja zawsze go ceniłem, bo przecież jako nastoletni chłopak debiutował u mnie jeszcze, kiedy pracowałem w Siarce 94-96, jako nastolatek. No ale też z Mariuszem rozmawiałem i pewne rzeczy też zrozumiał, że coś nowego powstaje, coś innego i chcemy po prostu tą drużynę oprzeć na innych zawodnikach i Mariusz bodajże zmienił klub, poszedł do JKS-u Jarosław. I w tą formację no, pozyskaliśmy, bo mogę tak powiedzieć, chociaż jeszcze pewne sprawy niedogadane są ze Stalą Mielec, Kamila Kościelnego, obrońcę, który może grać w środku obrony, może grać na boku. Nie ukrywam, że nam brakuje w tej chwili lewego obrońcę, zresztą zawodnika lewonożnego, bo w ostatnich latach był Persona, był Hodowany. Obydwu nie ma w tej chwili i nie mamy właściwie lewonożnego zawodnika. Rozglądamy się trochę teraz, to wszystko już jest przebrane na rynku piłkarskim, ale mam nadzieję, że jeszcze uda nam się w ciągu tych 3 tygodni kogoś pozyskać. A jak nie, to przecież do końca sierpnia jest okres transferowy. Będziemy próbować, albo będziemy grać 3 obrońcami, albo 4. Tego lewego obrońcy nam brakuje. Pozyskaliśmy. Jest młody chłopak, 9-6 rocznik, przewoźnik, 9-6 dobrze mówię? Albo 9-7 nawet. Młodzieżowiec, prawy obrońca, bardzo obiecujący. Kto wie, czy nie wywalczy sobie miejsca w składzie. Jest Adrian Chłoń, który też jeszcze nie podpisał, ale mam nadzieję, że podpisze. Bardzo mocny, wydolnościowy zawodnik, szybki chłopak. Może grać na prawej, lewej stronie, a najlepiej mu odpowiada chyba pomoc boczna. Fajnie to wygląda, nie chcę zapeszać. Jest taki Maciek Domański, kiedyś mój zawodnik Stali Mielec, przyszedł razem z Kamilem Kościelnym. Też mocno wydolnościowy zawodnik, boczny pomocnik, może również grać w środku, bo uniwersalny zawodnik. Także, że tych zmian jest w ataku, przyszedł do nas Martuś. Napastnik, wartościowy chłopak. Teraz jesteśmy w takim trudnym okresie przygotowawczym i trudno też od nich wszystkich wymagać jakiejś nagłej formy. Mam nadzieję, że uda się też wkomponować go w ten zespół. Jest taki młody chłopak, Dorian Buczek, 9-6 rocznik. Zresztą tej młodzieży jest mnóstwo. Jest możliwe, że uda nam się tak dogadać sprawy jego przejścia do Siarki Tarnobrzeg, bo jest to zawodnik Resowi Rzeszów, że obiecujący chłopak, rozwojowy, bardzo chętny. Zresztą na tych cechach chcemy oprzeć cały zespół Siarki. Został Marcin Stefanik, został Konrad Stępień, zawodnicy doświadczeni i zresztą tak jak na Łukaszu Nadolskim chcemy oprzeć ten zespół, to ten trzon drużyny no jest. Jeśli ci pozostali wkomponują się w tą naszą koncepcję gry, to powinno być nieźle. Jest Mariusz Korzępa, który również grał ostatni okres w Stali Mielec. To co pamiętam, to chyba 3 lata temu był w Siarce Tarnobrzeg, ale jest to zawodnik w tej chwili na pewno lepiej wyglądający niż w tamtym okresie, kiedy był w Siarce Tarnobrzeg. Taki typowy środkowy pomocnik do gry kombinacyjnej. Jest go młodych zawodników, wychowanków Siarki Tarnobrzeg. Nie zapomnijmy o Sebastianie Mędzelowskim, który grał końcówkę drugiej ligi i okazało się, że jest to na tyle wartościowy zawodnik, że powinien dać sobie radę w lidze. Jest Fabian Woźniak. Te nazwiska na pewno mówią wiele co niektórym kibicom, którzy interesują się młodzieżą w Siarce Tarnobrzeg i myślę, że będzie pociecha z tego zawodnika. Jest kilku jeszcze młodych, nie chcę wszystkich wymieniać, ale tych zawodników jest kilku, jest Głowacki, który miał kiedyś tam debiut chyba w Pucharach jakiś rok temu. Także może ta kadra nie będzie tak rozbudowana jak w ostatnich latach było w Siarce Tarnobrzeg, bo było dużo zawodników wartościowych i mi się wydaje, że to nie, też nie wypaliło, bo
każdy z tych zawodników chciał grać, może nie podjęli rywalizacji takiej, jakiej spodziewali się trenerzy, bo jeśli by podjęli tą rywalizację, to przypuszczam, że tutaj w Tarnobrzegu ta pierwsza liga powinna być z taką wartościową drużyną, jaką byłą, jaką ja zastałem. Ale coś nie było wewnątrz tej drużyny, w szatni nie było dobrej chyba klimatu, bo to jest gaz zespołowa. Jeśli tej chemii nie ma między zawodnikami, to trudno po nich się spodziewać, żeby oni dobrze funkcjonowali na boisku. Ja to mówię tak szczerze, otwarcie, ale długo nam to schodzi, to budowanie drużyny. Ja mówię, zaczęliśmy to już w końcówce sezonu, a teraz jest taki intensywny okres i w tej chwili, no, powiem szczerze, brakuje nam w tym zespole nam typowego lewonożnego zawodnika i cały czas szukamy. I jeszcze jeden zapasnik taki wartościowy typu Martuś by się przydał, bo mamy takie jeszcze możliwości po odejściu co niektórych zawodników z klubu i mamy zezwolenie ze strony zarządu klubu, żeby poszukać takich zawodników. Nie spieszymy się z tym, bo nie chcemy popełniać jakichś błędów. Najchętniej to, co powiedziałem na początku i w trakcie rozmowy, chcemy wyjść z zawodników, którzy chcą coś jeszcze osiągnąć w piłce nożnej, chcą na tym boisku pracować i w treningu, i w meczach. I mam nadzieję, że się to uda. No, myślę, że nie zawiedziemy społeczeństwa tarnobrzeskiego i kibiców. I będą liczniej przychodzić na ten stadion, bo byłem trochę zawiedziony. Zresztą ja się ludziom też nie dziwię, bo trochę też jak piłkarze byli sfrustrowani, bo się spodziewali, że w Tarnobrzegu wreszcie będzie ta pierwsza liga. A gra pozostawała wiele do życzenia i wyniki nie były nadzwyczajne. Mam nadzieję, że ta drużyna, nowa drużyna, przyciągnie kibiców na stadion i jakość tej gry również.